Witajcie, chciałbym pokazać Wam, jak wygląda aktualizacja map. One w tej chwili się aktualizują, wchodzimy w nawigatora, czy przerwać pobieranie danych, nie przerywamy i tak to wygląda. Sześć aktywnych pirów, czyli osoby, które udostępniają daną mapę. Teraz jest to. Zaktualizowałem sobie już kilka map, no i teraz doszła do tego Słowacja. Było dokładnie 6 map do aktualizacji i no i Słowacja jest 6. mapą, którą aktualizuję. Zostało jeszcze dosłownie 14 megabajtów. Także za dosłownie chwilkę powinno się zaktualizować do końca. Poczekamy. Następnie przejdziemy do mapy i pokażę Państwu, jak wygląda, które mapy zostały zaktualizowane. Właśnie, Czarnogóra, Macedonia, Monako, Niemcy, o, Niemcy, no też, Serbia i Słowacja. Nie wiem, dlaczego przy Niemcach tutaj widnieje napis 0 MB, ale okej, widocznie zostały zaktualizowane. Następuje ponowne uruchomienie. Wciskamy pobierz mapy i tutaj wyświetla nam się, wybieramy Europę i tutaj w trakcie powinno, aktualna wersja, tak, Czarnogóra, tak. To, co tu możecie Państwo zaobserwować, to są aktualne wersje map, które zostały pobrane. Tak to się przedstawia. Co więcej, na jednym z grup na Facebooku twierdzą, że HD trafik jest ruch uliczny, jeżeli chcemy mieć, jest drogi. Zobaczmy, jak to wychodzi. Licencja nie obejmuje funkcji HD trafik. Czy chcesz uzyskać dostęp do danych o ruchu HD trafik? Tak, chcemy. Wczytują się dane. Przepraszam, ale coś mnie z gaga łapie. No właśnie, i funkcja HD Traffic jest dostępna w mapach płatnych, czyli mapach TomToma. Przepraszam. Europa, jak to przedstawia się cenowo? 4 euro za 3 miesiące. W skład tego wchodzi Austria, Belgia, Czechy, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Denmark, Germany, Irland, Italia, Luksemburg, United Kingdom, Kingdom, Polska. Także powiem szczerze, w wyborze na jeden miesiąc jest to 2 euro, 4 euro, a na rok 9 euro. Także no, nie są to jeszcze jakieś takie straszne pieniądze, aczkolwiek, tak. Niemniej jednak, dzisiaj wrzucałem film, parę godzin temu, przed aktualizacją map. Jest godzina, jak widzicie, 19:58.
i dostałem informację o tym, że są dostępne aktualizacje map Osmanda. Także mapy Osmanda mamy zaktualizowane do bieżącej wersji. To wszystko, co chciałem z Państwem, co chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.